Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Zrób tak, by narcyz robił to, co chcesz. Jak nakłonić, zmusić narcyza do tego, by robił to, co chcesz? To, na czym ci zależy. Może chcesz jego czasu, jego uwagi, może chcesz jego pieniędzy, rzeczy materialnych, a może chcesz bliskości, intymności, seksu. Doprowadzenie do tego, by narcyz robił to, co chcesz, jest dość łatwe. Jest to łatwiejsze niż w przypadku, gdy mamy do czynienia z normalną, niezaburzoną osobą. Kiedy poznajesz narcyza na początku, to łatwo jest go przekonać. Łatwo jest go zmanipulować. Łatwo jest go wtedy oszukać. Wtedy narcyz może uwierzyć we wszystko, co mu powiesz. Chce, by sprawy potoczyły się szybko, tak by sam mógł zdobyć to, czego chce. Więc tak długo, jak będziesz sprawiał, że narcyz czuje postęp, tak długo możesz go nakłonić do wszystkiego, do tego, co zechcesz. Często wystarczy, że tylko zapytasz, a narcyz zrobi, co tylko zechcesz. Niektórzy narcyzi mają jednak więcej dumy i arogancji niż inni. Wtedy nie zawsze się podporządkują, nie zawsze się zgodzą. Narcyz może czuć, że to, czego od niego chcesz, jest poniżej jego poziomu. Może czuć się tak, jakby każdy mógł to dla ciebie zrobić. A narcyz chce być wyjątkowy. Chce się wyróżniać. Dla narcyza bycie przeciętnym to jedna z najgorszych rzeczy. Narcyz nie chce być po prostu kolejną osobą w twoim życiu. Chce być kimś znaczącym. Chce wiele dla ciebie znaczyć. Nawet w takich sytuacjach, kiedy narcyz czuje, że jest na wyższym poziomie, że nie będzie się do czegoś zniżał, nadal możesz nakłonić go do tego, by robił, co chcesz. Podstęp polega na tym, by narcyz chciał to zrobić, by poczuł się tak, że to przyniesie mu jakieś korzyści. W jakiś sposób będzie to dla niego opłacalne. Musisz pamiętać, że narcyz skupia się wyłącznie na sobie. Zrobi coś dla ciebie tylko wtedy, jeśli wierzy, że to przyniesie mu korzyści. Tak więc, jeśli możesz doprowadzić do tego, by wyglądało na to, że coś będzie dla narcyza korzystne, w jakiś sposób, to będzie bardziej prawdopodobne, że narcyz zrobi to, co chcesz. Możesz zmienić swoją prośbę tak, by wydawało się, że masz na względzie jak najlepszy interes narcyza. Tak jakbyś chciał, żeby zrobił to sam dla siebie, ponieważ na tym skorzysta. Jeśli to nie będzie dla narcyza w żaden sposób korzystne, to możesz sprawić, by uwierzył w to, że jeśli spełni twoją prośbę, to wtedy związek będzie się rozwijał.
Narcyz chce zabezpieczyć cię jako swoje źródło zasilania. Tak szybko, jak to tylko możliwe. Więc jeśli jesteś w stanie doprowadzić do tego, by narcyz uwierzył, że spełniając twoją prośbę, to, na czym ci zależy, doprowadzi do tego, że bardziej się zaangażujesz, to wtedy jest to bardziej prawdopodobne, że narcyz to zrobi. Od chwili, gdy narcyz cię spotkał, robił wszystko, by zabezpieczyć cię jako swoje źródło zasilania. Robił wszystko, by cię przekonać, że bycie z nim będzie dla ciebie dobre. Narcyz usiłował cię przekonać, że będzie robił dla ciebie tak wiele rzeczy, nawet wtedy, gdy to nie będzie dla niego korzystne. Mogłeś nawet usłyszeć, że odda ci wszystko, nawet jeśli będzie to dla niego niewygodne czy niekomfortowe. Narcyz będzie chciał tak zrobić, jeśli będzie to oznaczać, że prawdopodobnie zostaniesz w jego otoczeniu. By narcyz robił to, co chcesz, musisz skupić się na jego ego. Musisz mówić lub robić takie rzeczy, przez które czuje się ważny i wyjątkowy. Wtedy musisz gratulować, komplementować, chwalić. Mówić mu, że jest piękny, przystojny, najlepszy. Że jest inteligentny, najmądrzejszy. Różne rzeczy będą skuteczne w stosunku do różnych narcystycznych osób. Obserwuj, co narcyz robi w swoim wolnym czasie. To często podpowie ci, co jest dla niego najważniejsze. Jeśli narcyz spędza dużo czasu, wkłada dużo wysiłku w swój wygląd zewnętrzny, niezależnie od płci narcyza, to zaburzenie występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jeśli narcyz wiele czasu poświęca temu, jak wygląda, jak się prezentuje, to najlepiej będzie mówić mu takie komplementy, że jest piękny. Wszyscy chcemy być doceniani, jeśli ciężko pracujemy. A jeśli narcyz spędza na tym wiele czasu, poświęca wiele czasu, usiłując dobrze wyglądać, prezentować się z jak najlepszej strony, to wszystko, co musisz zrobić. Musisz akceptować wizerunek, jaki stworzył, iluzję, fałszywą tożsamość. Może to nie być tym, kim naprawdę jest narcyz, lecz chciałby tym kimś być. Chciałby się kimś takim stać. Narcyz chce żyć w fantazji, w której jest tym, kim chciał się stać. Jest taki, jaki chciałby być. Tak więc, jeśli możesz wejść do tego świata razem z nim, jeśli możesz akceptować ten fałszywy wizerunek, iluzję, którą stara się prezentować światu, wtedy będziesz karmić ego narcyza. Wtedy będziesz dostarczać mu narcystycznego zasilania. To może być skuteczne na każdym etapie związku z narcyzem. To może być skuteczne na każdym etapie relacji z narcyzem, lecz będzie to jeszcze bardziej skuteczne na początku. Jeśli będziesz komplementować narcyza lub to, co ceni w sobie najbardziej, kiedy będziesz to robić, gdy go poznajesz na samym początku, to owiniesz sobie go wokół palca. Będzie jadł ci z ręki, będzie robił, co tylko zechcesz. Wszystkiego, czego tak naprawdę chce narcyz, to kogoś,
kto będzie żył z nim w jego świecie, w jego fantazji. Narcyz chce kogoś, kto będzie postrzegał świat tak jak on. Narcyz chce kogoś, kto będzie go widział tak, jak chce być postrzegany. Narcyz chce być kimś wspaniałym. Chce być kimś wyjątkowym. Gdy sprawisz, że tak poczuje się narcyz, to nie będzie niczego takiego, czego by dla ciebie nie zrobił. Wszystko, co tak naprawdę musisz zrobić, to ubrać różowe okulary. Musisz postrzegać narcyza w pozytywny sposób. Musisz widzieć go jako kogoś lepszego niż jest w rzeczywistości. Musisz postrzegać go jako inteligentnego i atrakcyjnego. A wtedy narcyz zrobi, co tylko zechcesz. Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Możesz wesprzeć kanał, wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.